przygotowałem dla Was dzisiaj bardzo fajny test, który na pewno przyda się w każdym gabinecie. Jako, że mamy sezon biegowy w pełni, coraz więcej pacjentów przychodzi do nas, na pewno też do Was, ze świeżo skręconym stawem skokowym. No i zawsze powstaje pytanie, czy jest to tylko skręcenie, czy aby na pewno nie ma tam również złamania. Jeśli nie mamy dostępu do świeżego zdjęcia rentgenowskiego, na przykład część z Was na pewno pracuje ze sportowcami, na przykład na boiskach, na jakichś torach wyścigowych, sytuacja jest zupełnie świeża, nie wiemy co dalej z tym robić, czy stosować od razu protokoły do leczenia samych skręceń, czy też musimy pacjenta odesłać na dalszą diagnostykę. Test, który tutaj na pewno bardzo się przyda, dlatego że jest to test o bardzo wysokiej czułości, sięgającej 96%, a niestety też małej specyficzności, co w przypadku dodatniego objawu będzie się wiązało z koniecznością wysłania pacjenta na diagnostykę obrazową. Będzie w stanie pomóc Wam ocenić od razu na bieżąco, jak wygląda sytuacja. Test, o którym mowa od samego początku, to Ottawa Ankle Rules, czyli właśnie protokół, po którym możemy sprawdzić aktualną kondycję stawów skokowych naszego pacjenta. Będzie on polegał na sprawdzeniu kilku rzeczy. Pierwszą z nich jest to, czy nasz pacjent, czy to bezpośrednio po samym urazie, czy w trakcie naszego badania, będzie w stanie przejść samodzielnie przynajmniej 4 kroki, obciążając oczywiście kończynę, którą podejrzewamy o złamanie. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie kilku miejsc na samej stopie, także na kości strzałkowej i piszczelowej. Będziemy tutaj szukali objawów bólowych. I jakie mogą być to miejsca? W przypadku skręcenia na pewno dysfunkcji będą ulegać więzadła. Teraz oczywiście w zależności od rodzaju skręcenia, czy będzie to skręcenie inwersyjne, czy też ewersyjne. Oczywiście znacznie częściej mamy do czynienia ze skręceniem inwersyjnym. Wtedy na pewno dość mocno oberwą więzadła strzałkowo-skokowe, przednie, strzałkowo-piętowe. Przy dość poważnych urazach może także strzałkowo-piętowe tylne. I oczywiście te więzadła w trakcie palpacji przy skręceniu będą bolesne, jednak nie powinna być bolesna sama tylna krawędź kostki od strony bocznej, więc mówimy tutaj oczywiście o samej tej końcówce i ostatnich 6 cm. Jeśli one będą palpacyjnie tkliwe, możemy uznać, że badanie obrazowe będzie potrzebne. Oczywiście nie jest to jedyne miejsce, jakie sprawdzamy. Tak samo po stronie kostki przyśrodkowej będziemy sprawdzali ostatnie 6 cm tylnej krawędzi kości piszczelowej. W przypadku oczywiście skręcenia także więzadło trójgraniaste będzie na pewno dość mocno tkliwe, jednak w celu wykluczenia złamania interesuje nas głównie kość. Oczywiście to mamy 2 takie miejsca, łącznie takich miejsc jest 4. 2 pozostałe, które powinniśmy sprawdzić, to podstawa piątej kości śródstopia oraz boczna część kości łódkowatej. Jeśli pojawia się bolesność, czy taka tkliwość większa przy którejkolwiek z tych kości, bądź też pacjent nie jest w stanie samodzielnie z pełnym obciążeniem przejść 4 kroków, podejrzewamy, że może wystąpić złamanie. Test jest super łatwy do zrobienia, nawet gdzieś w terenie, tak jak mówiłem, na boisku, na jakimś torze wyścigowym, u kogoś w domu. Nie potrzebujecie do tego nawet leżanki. Tak naprawdę pokażę teraz, jak znaleźć wszystkie te miejsca na prawdziwym pacjencie. Więc Monika użyczyła nam nogi. Niestety nie jest złamana. Więc może będzie
mało rzeczywiście. Więc tak, znajdujemy sobie oczywiście kostkę trzyśrodkową, schodzimy na jej tylną krawędź i interesuje nas odległość mniej więcej 4 palców i sprawdzamy tutaj po prostu, czy ten rejon jest tkliwy. Oczywiście pod samą kostką będziemy szukali kości łódkowatej. Jeśli będziemy mieli trudności z jej odnalezieniem, to jeśli przejdziemy najpierw na stronę przeciwną, tam na łuku stopy znajdziemy sobie dość wyraźną kostną część, jaką będzie podstawa piątej kości śródstopia, którą też oczywiście będziemy badać pod kątem bolesności. Mniej więcej po drugiej stronie, odrobinę wcześniej, po stronie przyśrodkowej, będziemy mieli kość łódkowatą. Mamy w takim razie już 3 punkty. Czwarty, który nas interesuje, to jest oczywiście kostka boczna. Przechodzimy na jej tylną stronę i też mniej więcej odległość 4 palców w górę, tylna krawędź, również badamy pod kątem bolesności. Więc pamiętamy, są to 4 punkty. Jeśli którekolwiek z nich jest wyraźnie bolesne, bądź też pacjent nie jest w stanie obciążać kończyny przy przejściu przynajmniej 4 kroków, wymagane jest zdjęcie rentgenowskie. Jeśli nie, ryzyko jest bardzo, bardzo niskie i tutaj śmiało można od takich badań obrazowych zupełnie odejść i zacząć protokoły leczenia pod kątem samego skręcenia stawu skokowego. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że temat diagnostyki nadal Wam się podoba. W poprzednim filmie dotyczącym diagnostyki m.in. żeber też było troszeczkę na temat samych złamań. Dzisiaj jakby ten temat kontynuujemy. Jeśli jesteście zainteresowani innymi sposobami diagnostyki pod kątem samych złamań kości, oczywiście też łapka w górę. My chętnie poczytamy Wasze komentarze na ten temat. Są też inne fajne sposoby, dzięki którym możecie uniknąć wysyłania pacjenta za każdym razem na diagnostykę obrazową. Tak czy owak, czekamy na Wasze komentarze, na subskrypcje tutaj na kanale, łapka w górę na Facebooku i do zobaczenia za tydzień w kolejną środę. Cześć!